Witam Was serdecznie w imieniu zespołu Klaudia i Kasia Chwołka. Wiecie, że od 16 kwietnia każdy w miejscu publicznym musi mieć zakryto gęba i nos. Nie każdy poradzi szyć na maszynie, ale myślę, że każdy w domu ma takie papierowe ręczniki kuchenne. Ja Wam chcę pokazać, jak w prosty sposób idzie z takiego ręcznika zrobić maseczka. Do tego będziemy potrzebować zszywacz, no i będziemy potrzebować gumki recepturki. Dwie Wam stykną. No to już uwaga, zaczynamy. Potrzebujecie dwa listeczki takiego papieru. Dobrze, jakby ten papier miał kształt prostokąta, a nie kwadratu, bo jak będzie kwadrat, to ciężko będzie Wam to poskładać. Jak już macie dwa plasterki, tuż uwaga, zaczynamy składanie. Składamy w ten sposób, że będą się sam te ścianki pokryły. Jak widzicie, że Wam się pokryły, to se musicie zrobić taką fajną linijkę. Z jednej strony, no i z drugiej strony genau to samo. Ta linijka, żeby nam się fajnie sam złożyła. Więc tak, pierwsze bardzo proste kroki już za nami. Kolejny, no toż uwaga, bierzemy sobie ten ciupek na dole i składamy tak, żeby zaś nam się sam z tym końcówkiem, z tą linią pokryło. No toż uwaga, jak mamy, to se to fajnie przyklackujemy. Jak przyklackujemy jedna strona, tuż rozkładamy i druga strona genau robicie tak samo. Przyklackane fajnie mamy. No toż uwaga, rozkładamy i widzicie, sam na środeczku robi nam się taki krzyż. Do tego krzyża wierchnią część musicie klapnąć. Tak choćby czopka się kiedyś robiło z papieru, pra? Jak już to macie zrobione i se fajną linia żeście nakreślili, no toż rozkładamy. Jak już to macie gotowe, wtedy klapujemy w poły całość. Tak, żeby nam się i ta linia pokryła, i ta linia pokryła. No i oczywiście musimy to sklapnąć razem, żeby nam się zaś sam fajny taki rancik zrobił. Jak już macie ten rancik, to wtedy ta wierchnia część musicie sklapnąć do tego. Uwaga, klapujemy. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że trzeba to fest doci, żeby nam się zrobiła linia, bo nam to jest potrzebne. Jak już to macie, otwieracie i teraz musicie klapnąć tak, co by ta wcześniejszo zrobiona linia zrobiła Wam się równo z tą linią poniżej, o w ten sposób. I widać, że ta linia mi się pokryła z tą linią. Fez musicie podociskać. Otwieramy, przeciepujemy na drugą stronę i z drugiej strony robimy genau to samo, czyli zaś z tą linią nam się musi pokryć ta linia. No toż klapujemy. No i robimy se. Widzicie, teraz nam się ta linia złączyła z tą linią. Fez se to dociskamy. Jak już to macie zrobione, no toż dźwigocie, łobracocie, chytocie za ten ciupek sam na wierchu, palce wkładocie do środeczka, o tak Wam to pokorza, no i musimy to wciepać se rajn do środeczka. To nie ma takie proste, ja wiem, jakby to było sztywne, byłoby o wiele łatwiej, ale o, udało się. Fajnie sobie to możecie poprawić, żeby Wasza maseczka była w miarę równo. I jak już to macie zrobione, pokażę Wam tak, to mniej więcej będzie wyglądać. No toż uwaga. Teraz bierzemy se ten ciupek i musimy go zrównać z tą linią. Czyli klapujecie. I oczywiście fez dociskocie. Jak już to macie zrobione, to teraz ten ciupek chytocie i równocie go z tą linią.
No i oczywiście festcza, docisnąć. Jak już to mocie, to chytocie se tukej i to fajnie rozkłodocie. O, i zrobi nam się taki choby latawiec. Jak już to mocie gotowe, przeciepujemy na drugą stronę i sklapujemy ten ciupek równo zaś z tą linią. O, fez musicie to dociskać, bo sam już mamy rubo tego papieru kuchennego, więc no nie ma to takie proste. Jak już to macie gotowe, chytocie i delikatnie łotwirocie. Łotwirocie tak, że ten ciupek teraz musicie wrazić sam do środka. Jak już to będziecie mieć, no toż nazad to zawirocie, tak jak była ta nasza maseczka. No już prawie to nabiera kształtów, mnie się już zaczyna podobać, no i chyba w takiej maseczce też by da wszędzie łazić. Jak już to będziecie mieć gotowe, wtedy bierzecie se te jedne krzidełko i go klapujecie driny do środka. Widzicie, już jest. Jak już to będziecie mieć, wtedy bierzecie jedna gumka recepturka, odchylocie te uszko, zakłodocie ta gumka za te uszko, bierzecie ten kąsek papieru, wrażujecie go do środeczka, bierzecie zszywacz, no i zszywocie. Jedna strona już mamy, przeciepujecie na drugą stronę, zaś te krzidełko klapujecie do środeczka. O, zaginocie rancik, bierzecie drugą gumkę recepturka, zakłodocie, wrażujecie pod spodek, bierzecie zszywacz i z drugiej strony trzeba to zszyć. I w ten oto sposób mamy maseczka gotowo. Zakłodocie na uszy z jednej, z drugiej strony mnie nie pozwala na to mikrofon, także teraz chwila do was nie będę gadać, ściepna sego i wam pokażę, jak to wygląda. No i właśnie pamiętajcie, żeby w maseczkach chodzić wszędzie tam, kaj się poruszacie, czyli we wszystkich miejscach publicznych. Jest to zarówno do waszego zdrowia, jak i też do zdrowia waszych najbliższych i tych wszystkich z waszego otoczenia. Taką maseczkę nie trudno zrobić, więc zachęcam was bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiam w imieniu naszego zespołu Klaudia i Kasia Chwołka. Dzięki!